Dzień dobry, witamy wszystkich w klasycznej szóstce. Artur Urbanowicz z nami, witam serdecznie. Witam serdecznie. Gotowy na te sześć pytań? Oczywiście, zwarty i gotowy. Bez bojaźni. Jedziemy. Okej. No to numer jeden, ulubiona drużyna piłkarska. Nie musi być z PL3. Jak byłem młodszy, to strasznie lubiłem AC Milan, zwłaszcza z przełomu tam 2000-2005, kiedy naprawdę królowali. Bardzo imponowało mi to, że grały tam same dziadki. Wszyscy pamiętamy ten dowcip, że jak przychodził jakiś stary zawodnik do Milanu w oknie transferowym, to były komentarze: za młody na Milan, za młody na Milan. Więc strasznie mi imponowało, bo oni byli tacy, to nie była ta młodość, taka młodzieńczość, wyrywność i tak dalej. Oni to były takie szczwane lisy, które potrafiły wygrać doświadczeniem i no, do dziś wspominam z rozrzewnieniem tę królewską drużynę i do dziś boli mnie, że nie wygrali tego finału pamiętnego w 2005 Ligi Mistrzów. Z Liverpoolem ten pamiętny, rozumiem. Tak, niestety. Tak. Ale potem dwa lata później był rewanż udany i bardzo się z tego cieszę. Pirlo, Gattuso, Inzaghi, kto tam jeszcze biegał? Sedorf. Znaczy mogę wymienić całą jedenastkę. O, tak, jeszcze lepiej. Tak, Dida, Cafu, Nesta, Stam, po lewej Kaładze. W środku był Kaka, Pirlo, Sedorf i Gattuso i w ataku Szewczenko, Inzaghi, czasem Crespo. No to kapitalna wiedza. Faktycznie chyba fan AC Milan 2005. Tak, ale co ciekawe, no teraz zbytnio nie śledzę. Powiem szczerze, że ogólnie coraz rzadziej mecze oglądam w telewizji. Właśnie wolę wyjść na boisko, pograć, bo jednak oglądanie meczów to jest takie lizanie cukierka przez papierek. Tak, no, powiem szczerze. Troszeczkę tak, ale teraz no wszyscy wiedzą, gdzie jest AC Milan, na której pozycji w tabeli, no bo Krzysiu Piątek tam biega, tak. El Pistolero. I wszyscy wiedzą, że nie dostali się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, więc tak. A rok temu takiej wiedzy praktycznie no, nic nie, no bo nikt się tym klubem nie interesował tutaj w Polsce. No ale słyszy się, że Piątek ma odejść, już coś tam, że może w tym oknie transferowym, więc może być tak, że znowu ludzie przestaną się interesować tym klubem. Może zaczniemy oglądać Barcelonę bardziej intensywnie. Mówię o tym, że Krzysiu Piątek może tam pójdzie. Myślę, że raczej może Real, bo to z Realem się łączy. A czy on do Barcelony by pasował jako taki typowy dokładacz nogi? Chyba nie. Chyba. Myślę, że ciężko byłoby Suareza wygryć i raczej byłby to dla niego klub, w którym no, pełniłby rolę głównego rezerwowego. Ale tak, ale myślę, że w Realu za Benzemę czy za kogoś takiego. Czemu nie? Bardziej realne w Realu. Tak. No okej, okay. Fajna w sumie odpowiedź, no bo wszyscy tutaj podają Premier League, drużyny z Premier League, tutaj u nas się zawsze przewijają, a tutaj coś nowego, drużyna Serie A. No Serie A, bo też ja jestem obrońcą generalnie, więc ja strasznie cenię obrońców, bo obrońców się moim zdaniem nie docenia w ogóle. Bo to jest tak, że obrońca może wygrać 99 pojedynków na 100, ale przegra ten jeden kluczowy, padnie gol i kurczę, jest to winiane, ale nikt nie pamięta, że wygrał te 99 i to jest takie moim zdaniem słabe, no bo jednak no wygrał większość, przeczytał grę, tak? Okazał się sprytniejszy od napastnika. No ja ogólnie nie jestem właśnie jakimś tam orędownikiem gloryfikowania przesadnego napastników. Ja wiem, że to jest sól futbolu, dlatego się ogląda, ale ja też strasznie właśnie doceniam dobrych obrońców. A to jest racja. No, obrońcy są niedoceniani, to widać chociażby po okienkach transferowych, gdzie główne wartości, te największe, najwyższe liczbowe, no to padają za napastników. Chociaż Klopp pokazał, że za obrońcę również można dać niesamowite pieniądze. Teraz już się w Liverpoolu śmieją, że zapłacili 70 milionów, czyli pierwszą ratę dopiero. No miejmy nadzieję, że to się zmieni, ale czy będą wygrywać nagrody dla piłkarza roku? No Cannavaro wygrał, bo zdobył Mistrzostwo Świata. Gdyby nie to, no to pewnie Zidane znowu by wygrał wtedy w 2006 roku, a no, czy kiedykolwiek będziemy świadkami, że znowu obrońca zdobędzie najbardziej prestiżową nagrodę? No trudno mi to sobie wyobrazić. Ciężka sprawa faktycznie, chociaż może to się niedługo zmieni. Dobra, no lecimy dalej, bo się rozgadaliśmy przy tym pierwszym pytaniu. Jeszcze pięć przed nami, niedługo spotkanie tutaj KS Gałęzistych. Się rozgrzewam. Właśnie przy okazji. Najlepszy zawodnik w PL3. To oczywiście Piotr Nowosielski z Lambady. Najlepszy kapitan mojego byłego zespołu, najbardziej entuzjastycznie podchodzący, z największym sercem. Niepodrabialny styl gry, jak to kiedyś kamerzysta PL3 powiedział mi w rozmowie, jak sarenka, biega jak sarenka. Ale jest ta lewa noga. Tak, jest ta lewa noga, chociaż nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś w Lambadzie grał też Paweł Prusinowski, taki był zawodnik. No to kiedyś padło
że to jest najlepsza lewa noga na Pomorzu, nie nowy. I nowy się strasznie tak... Niby, no chyba tak, ale tak czułem, że go to zabolało jednak. Troszeczkę zazdrosny był. Tak. Pozdrawiam cię, Piotrek, jeżeli to oglądasz. Powiedziałem, że ty jesteś najlepszy, pamiętaj o tym. No proszę, takie odpowiedzi też się nie spodziewałem, ale fajnie, Piotrek Nowy, Nowosielski, najlepszym piłkarzem na Pomorzu, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem. Najlepsza lewa noga, no. Czy najlepszy piłkarz, no... chyba patrząc na statystyki, no to można wskazać na przykład Mateusza Dampca, bardzo. Pamiętam, jak widziałem mecz właśnie przeciwko Lambadzie, jak grał jeszcze w Marwicie, wtedy to się tak nazywało. Strasznie mi zaimponowało, że właśnie był taki Thierry Henry, można powiedzieć, że to było takie mierzone, leciutko, przy słupeczku i kolejne bramki wpadały, kolejne, cały czas takie same. I to właśnie taki umiejętność zachowania spokoju bardzo, bardzo napastników się ceni. No myślę, że to wielki talent, jeśli ktoś po prostu pod bramką zachowuje spokój, bez nerwów potrafi wykończyć akcję, to pokazuje, że no, z tym czymś się urodził. No, z polskich piłkarzy, takich tych bardziej znanych, no to chyba Tomasz Frankowski był najbardziej z tego znany, prawda? Że potrafił, czy to z piętki, czy to coś tam, to cwaniactwo, to umiejętność ustawienia się, ten taki lobik z Azerbejdżanem, wszyscy pamiętamy. No i z główki też strzelał. Tak, z główki z Panathinaikosem przecież padła bramka. No więc może nie wiem, czy się da z tym urodzić, ale na pewno trudno to wyćwiczyć. Na pewno ten spokój, to musi być tutaj. Przede wszystkim ta sfera mentalna musi być silna. To racja. No dobra. Pytanie numer 3. Cele drużyny KS Gałęzice na sezon, który no troszeczkę już tutaj pograny, zbliża się ku końcowi. Jaki cel był postawiony przed sezonem? A może zmodyfikowany w jego trakcie? Dobra zabawa. Przede wszystkim dobra zabawa. W poprzednich sezonach, jak graliśmy, tak troszeczkę się spinaliśmy za bardzo. Pierwszy sezon to była masakra pod tym względem, że to było dużo krzyków z zabramki i tak dalej, więc teraz uznaliśmy, że wracamy, ale że ma być przede wszystkim dobra zabawa, nie ma ciśnienia na awans. Nawet była taka gadka, że nawet jakby się nam udało awansować, to i tak byśmy chcieli zostać w czwartej lidze, chociaż zauważyłem, że właśnie coraz więcej dobrych piłkarzy gra w czwartej lidze, że tak, bo chcą sobie popykać. I się zastanawiam, czy czasem nie jest tak, że czwarta liga w niektórych momentach może nie być silniejsza niż trzecia, właśnie z tego powodu. No bo te mecze w tym sezonie są takie trudne dosyć, takie trudniejsze niż się spodziewaliśmy. No bo jak poprzednio graliśmy, no to w tej czołówce trzeciej ligi się plasowaliśmy. No teraz przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, ten dreszczyk emocji, tak jak już panu mówiłem w kuluarach, że jak przestaliśmy grać w PL3 te 2 lata temu, to ja miałem takie podejście, że przecież mogę za darmo gdzieś tam na Orliku pograć sobie i tak dalej, ale jednak to jest zupełnie inny poziom emocji. No tam w zeszłym sezonie grałem w Bajecznych Technicznych, też w czwartej lidze, i no, się czekało na te mecze, była ta frajda, był ten dreszczyk, no i właśnie po to się tu jest głównie, prawda? Ja tak odniosę się do tego, że w czwartej lidze gra dużo dobrych piłkarzy. Nie będę oryginalny, tak jak w Europie, tak jak na świecie. W PL3 również, no po prostu nie ma słabych drużyn. No i miejmy nadzieję, że tak będzie już, tak cały czas. Poziom będzie rósł i że będziemy mieli więcej takich drużyn. No dobra, pytanie numer 4, czyli połowa za nami. Najbardziej pamiętny mecz w PL3, który się udało rozegrać, już niezależnie tutaj w jakich barwach. Wydaje mi się, że to był w KS Gałęziste sezon jesień 2015 przeciwko Wetreksowi. Wygraliśmy 10-3 wtedy. Co prawda Wetreks miał problemy kadrowe wtedy, no ale fakt jest, znaczy mieli komplet, ale no nie było tam czołowych zawodników wtedy, akurat pamiętam. Ale pamiętam, że strasznie dobrze mi poszło w obronie, miałem chyba ze 4 asysty nawet. Nawet miałem szansę strzelić gola, ale trafiłem w słupek i jeden kolega wtedy z trybun zapamiętał tak szajsę aluminium, co Artur? Słychać to w kamerze. No więc często lubię wracać do tego meczu, jak oglądam skróty, bo wracam też do tych starych swoich występów, żeby tak powspominać, i chyba do tego meczu najczęściej wracam. Nie no, fajna sprawa, bo pokonać Wetreks, mieć jako obrońca 4 asysty, a Wetreks potem szedł sezon po sezonie w górę, no i jeszcze w poprzednim sezonie występował w najwyższej klasie
rozgrywkowej, także no wielki wynik wygrać z nimi. A warto wspomnieć, że my potem w następnym sezonie znowu z nimi w lidze graliśmy i znowu wygraliśmy, a oni wtedy drugie zajęli za FC3 City. Ale weszli ligę wyżej, więc... Czyli był patent. Tak, był patent i wygraliśmy, pamiętam, wtedy 3-1. I nawet nie było jakiegoś tam po meczu psioczenia na sędziego, jak to czasami bywa. A przegrywaliśmy 1-0 wtedy, ale wygraliśmy 3-1, więc... Lubimy grać z nimi. Myślę, że Wetrek do dzisiaj po prostu nie może zasnąć, jeśli sobie przypomni te spotkania, bo dwa razy przegrać na dwa mecze, no to już bo jest... Bo oni nie grają już chyba, tak, w tym sezonie? Odpuścili. No to dlatego, że my wróciliśmy. No to... Tak, myślę, właśnie się bali, że do jednej grupy traficie i... No właśnie, więc wszystko jasne, wszystko jest jasne. Wszystko idzie jakoś wytłumaczyć. Pytanie numer 5. Do kogo pan porówna swój styl gry? No już mamy jakiś tutaj, wiemy więcej, w sensie mamy obrońców, także no słucham, jakie nazwisko padnie. Znaczy mój styl jest niepowtarzalny oczywiście, ale jakbym miał wskazywać, no to chyba Puyol, dawny obrońca Barcelony, bo to jest ta... Ja rzadko fauluję, zauważyłem, w ogóle praktycznie nie gwiżdżę się fauli po moich interwencjach. Zresztą staram się grać fair, jakoś tam nie kłócę się, nie robię jakichś tam chamskich zagrywek. No i ta skuteczność w odbiorach. No przyznam, że ten sezon, tak nieskromnie powiem, chociaż może, żeby nie zapeszać, w dzisiejszym meczu może być różnie. Dzisiejszy sezon miał jakiś taki wyjątkowo udany, jeżeli o to chodzi, o ten element, że jest dużo interwencji, czystych odbiorów, wyprowadzania piłki celnego, celnych podań. Właśnie na to zwracałem szczególną uwagę. Żeby te podania były celne, żeby i też odpowiednia ich siła była, tak, że jak wychodzi zawodnik, że przed zawodnika grać i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzam, że to jest bardzo, bardzo ważny element piłkarskiego rzemiosła i z doświadczeniem się go wynosi. Bo właśnie ja powiem szczerze, strasznie lubię grać, nawet w takiej orlikowej gierce, strasznie lubię grać przeciwko takim młodym, gniewnym, co tak się kiwają dużo. Bo to jest dla mnie też wyzwanie, żeby ich zatrzymać, ale też mam podwójną przyjemność, żeby im piłkę zabierać, bo oni myślą, a lepszym piłkarzem jest ten, kto dobrze się kiwa. No nie, piłka zawsze jest szybsza niż zawodnik, więc lepszym jest ten, kto mądrze umie nią zarządzać, podawać celnie i tak dalej, a nie, że męczyć się, machać nogami. Młodzi piłkarze, jeżeli tego słuchacie, to... Wyciągnijcie wnioski. Wyciągnijcie wnioski, tak. Czyli co, znowu Puyol, wszystko się zgadza, wyprowadzenie piłki, tutaj odpowiednie ustawienie się, kontrola. Nieodpuszczanie, tak, choćbym miał wrócić się całe boisko ze swoim zawodnikiem, nigdy na skrótach nie zobaczycie, że odpuszczam. Tylko jedna rzecz tutaj się nie zgadza, jest zupełnie inna, właśnie. Tak jest, no niestety, ale no ta fryzura to jest... Po pierwsze bardzo twarzowa, po drugie bardzo opływowa, więc zmniejszam opór powietrza, jestem dzięki temu szybszy. Tak jest. Świetnie. Ostatnie, szóste, już dobrnęliśmy do końca. Mecz coraz bliżej, więc też musimy kończyć. Ja chyba wiem, no ale tutaj oficjalnie musimy przed kamerą. Co gdyby nie piłka? No, spójrzmy tutaj, tak, reklamujemy na koszulkach moją powieść, moją debiutancką powieść. Najśmieszniejsze jest to, że tej powieści nie ma na rynku w tym momencie, więc reklamujemy. Tak, ostatnio tak pół żartem, pół serio powiedziałem, że jak mieliśmy taką serię w czwartej lidze, że przegraliśmy kilka meczów z rzędu, mówiłem, że kurczę, istniała groźba, że antyreklamę książce zrobimy, a potem myślą, ale przecież nie ma jej na rynku. Więc kurczę, problem rozwiązał się sam. To jak w tych memach z tym murzynem myślących, nie? Nie zrobisz antyreklamy książki, jeżeli wycofasz ją z rynku. Więc tak, no jestem... To jest obok piłki, tak? Moja druga pasja, pisarstwo, mam jeszcze powieści na koncie. Bardzo cenione, jeżeli ktoś z oglądających lubi powieści z Dreszczykiem. Zachęcam, żeby po nie sięgnąć. Tytuły? Gałęziste, Grzesznik i ostatnia, Inkub. Zwłaszcza ta ostatnia zbiera super recenzje. Na portalu lubimy czytać, ma ocenę średnią ponad 8. To mało która powieść takie dobre oceny zbiera. Więc zachęcam, żeby po nią sięgnąć. No to nie wypada tutaj nic innego, tylko po prostu pogratulować tej drugiej pasji. No i życzyć w niej, nie wiem, połamania pióra się mówi, czy czegoś innego się życzy pisarzom?
Można połamania pióra, ale ja bym wolał jakieś konkretne cele, tak? Wydanie powieści za granicą, co może się zdarzyć, bo ostatnio byłem na targach książki i zainteresowali się Inkubem Rosjanie, a to jest ogromny rynek, o wiele większy niż polski. No a potem co? Ekranizacji, może wejścia na rynek anglojęzyczny, międzynarodowej kariery, no i życia przede wszystkim z tego. Marzę o tym, żeby gdzieś tam w domku, w lesie się zaszyć i tworzyć dalej. Maszyna taka klasyczna, rozumiem, tak? Papier i piszemy. Nie, no laptop, klasyczny laptop, że można coś tam poprawić i tak dalej, bo na maszynie to jednak się wyrzuca kartkę i trzeba zaczynać od nowa. Nie, ja nie jestem aż tak cierpliwy. No to tego życzę i dziękuję za piękny wywiad. Dzięki bardzo.